Proszę Państwa, ja chciałem tylko drobne uwagi w związku z tym, że podano chyba wczoraj, że gwałtownie pogorszył się stan zdrowia papieża Benedykta XVI. I to wywołało wielkie poruszenie w świecie katolickim. I zarówno papież Franciszek, jak i wiele episkopatów wezwało do modłów w intencji zdrowia papieża Benedykta. Ale proszę Państwa, sytuacja jest o tyle dziwna i wydaje się, że jednak czas Benedykta dobiega końca, gdyż już od dłuższego czasu w wielu przekazach i jasnowidzeniach i tak dalej, orędziach jest wspominane, że Benedykt za niedługo odejdzie. Mam nadzieję, że jeszcze nie w tym roku, tylko z początkiem następnego. I niektóre nawet sugerują przekazy, że Franciszek niedługo dołączy do Benedykta. No, tak samo jest taka teoria, nawet przekaz z nieba, że modlitwy i życie Benedykta jak gdyby powstrzymuje pełną schizmę w Kościele i różne tragiczne wydarzenia. No i proszę Państwa, jest wysoce prawdopodobne, że jeżeli według mnie z początkiem 23 roku Benedykt odejdzie, to zaczną się dziać nie tylko w Kościele różne gwałtowne rzeczy. Tak jak śmierć królowej Elżbiety, która przecież nominalnie była jak gdyby zwierzchnikiem masonerii w wieku 96 lat. I gdyby Benedykt umarł w przyszłym roku, to też właściwie jak gdyby w 96 roku życia, który jest bardzo symboliczny z punktu widzenia numerologii, jest końcem jak gdyby pewnego etapu, prawdopodobnie otworzyłoby jeszcze szerzej puszkę Pandory złych czasów. Więc przygotujmy się, że może być nie najlepiej i módlmy się, by tak schizma w Kościele, jak i wydarzenia w świecie odbyły się jak najłagodniej i byśmy osiągnęli pokój, uniknęli wojny i zbawienie. Co daj Boże. Amen.